Cześć. Skoro oglądasz ten film, zapewne kupiłeś mieszkanie w stanie deweloperskim i czeka cię odbiór techniczny twojego mieszkania. Jak widzisz, budynek jest pusty. Nie ma w nim jeszcze nikogo. W momencie spisywania protokołu odbiorczego mieszkania powinieneś sprawdzić, czy wszystko jest sprawne, w tym też instalacja elektryczna i jeżeli są nieprawidłowości, powinno być wpisane to do protokołu. Co możemy zrobić, kiedy odbierasz mieszkanie, a twoja instalacja nie jest sprawdzona, a chciałbyś wiedzieć, czy jest sprawna. Spójrz. Tak wygląda szafa w nowo oddanym budynku. Nie ma jeszcze żadnego licznika. Co prawda napięcie jest doprowadzone do zabezpieczeń przedlicznikowych, ale nie ma jeszcze liczników. To, że tutaj są tak połączone kabelki, tylko takie zakończenie przewodów, tak żeby to nigdzie po prostu sobie nie uciekło do tyłu. Podniesienie zabezpieczenia przedlicznikowego bez licznika, po pierwsze jest kradzieżą prądu, po drugie jest dość ryzykowne, kiedy tutaj styk jest nijaki. Jak sprawdzić instalację? Co można zrobić, żeby przy odbiorze mieszkania wiedzieć, czy instalacja jest wykonana poprawnie? Zapraszam do góry do mieszkania. W pierwszej kolejności po wejściu do mieszkania robimy to, co ze wszystkim. Oceniamy ogólny stan instalacji elektrycznej. Sprawdzamy, czy są zamontowane gniazda, łączniki, czy są wyprowadzone wypusty, tak jak tutaj w tym przypadku prawdopodobnie jest to przygotowane pod LEDy. Nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem. To jest gniazdo do okapu, tak? Taka podstawa w kuchni, to jest ściana kuchenna. Gniazdo do okapu powinno być zlokalizowane gdzieś przy suficie. Skoro mamy okap, to pod nim powinno być przyłącze siłowe. Tutaj w domyśle gniazdo robocze 16-amperowe obok przyłącza fazowego. Podejrzewam, że z przyłącza trójfazowego jest zarobione gniazdo. Bardzo fajny pomysł, jeżeli to jest to, co myślę. Do piekarnika, tak? Że do podłączenia piekarnika nie potrzeba wołać elektryka, żeby robił nam to pod przyłącze. Tu zapewne jakieś gniazdko przygotowane do lodówki. Gniazda użytkowe w tym przypadku mamy tylko w tym miejscu. Uważam, że na taką kuchnię na pewno będzie coś dorabiane. I przy przyłączach wodnych powinno znaleźć się gniazdo bryzgoszczelne do zmywarki. I tutaj zwróćcie uwagę na położenie gniazda. Woda leci w dół, a gaz ucieka do góry. Mnie zawsze uczyli, że prąd powinien biec nad wodą, a pod gazem. Dlatego uważam, że to gniazdo jest totalnie w nietrafionym miejscu. Natomiast świetnie trafił hydraulik. Jest to oczywiście rzecz, którą na pierwszy rzut oka można nie zauważyć. Ale widząc kołek nad gniazdem, można mieć pewne obawy, które później okazały się słuszne. Obróceni o 180 stopni lądujemy w salonie. Pewnie tutaj będzie jakaś kanapa, sofa, więc potrzebujemy przy niej gniazd roboczych. Tak? Będziemy siedzieli przy kanapie, będziemy musieli podłączyć jakąś lampkę. Tu jest część multimedialna, czyli zapewne taka ściana telewizorowa, sobie nazwijmy. Gniazdo internetowe, gniazdo antenowe, gniazdo sieciowe. Uważam, że powinny być dwa podwójne. Jeżeli ja wymieniam komuś instalację, robię dwa podwójne, bo jest to takie specyficzne miejsce. Tu dochodzą sprzęty, kina domowe, konsole, dużo tych sprzętów. Wprawdzie wszyscy używamy listw rozgałęźnych, listw przepięciowych i wpinamy to wszystko w tą listwę. A więc to nie jest tu potrzebny cały pociąg gniazd, ale ja robię to inaczej. Pokoje. Wchodzimy do pokoju, minimum skrajne. To są te trzy punkty, tak? Pod łącznikiem i gdzieś w dwóch przeciwległych krańcach tego pokoju. Tu mamy dodatkowo, to jest rzadkość na przykład, nie każdy deweloper robi w ten sposób, że w pokojach, w sypialniach również znajdują się gniazda multimedialne. W tym mieszkaniu zauważyłem, że w każdym pokoju mamy te gniazda multimedialne i jest to bardzo fajne, bo internet po kablu jest zawsze szybszy niż ten po Wi-Fi. Mimo że żyjemy w dobie bezprzewodowej, gniazda internetowe są potrzebne. Mamy dwa osobne pomieszczenia wydzielone. Jedno jest to pralnia, drugie jest to łazienka z ubikacją. Tak? Mamy tutaj przygotowane przyłącza wodne pod pralkę. I do pralki potrzeba prądu. Więc musi być gniazdo z klapką, gniazdo bryzgoszczelne. Z reguły też zwrócić trzeba uwagę na gniazda do urządzeń prąd-woda, ja to tak nazywam, gdzie te gniazda winny być bryzgoszczelne, hermetyczne. W łazience, nieważne do jakiego urządzenia, ale w łazience wszystkie gniazda muszą być bryzgoszczelne. Tu mamy domyślnie przygotowane miejsce pod umywalkę, czyli pewnie jakiś blat. Są gniazda
według mnie są za wysoko, bo skoro tu są przyłącza, blat będzie gdzieś na tej wysokości, więc to powinno być, no, robiłbym nawet 10-20 m, tak jak się robi gniazda użytkowe w kuchni, a nie na takiej wysokości. Załóżmy, że no, linia blatu jest tutaj, tak, postawimy sobie tutaj jakąś szczoteczkę do ładowania i ten kabel nam będzie tutaj chamsko zasuwać, więc to jest pewnie automatycznie do obniżenia. Co potrzebujemy więcej w łazience? Nic. Reszta to już nasza fantazja. Tu potrzebujemy tylko gniazdo użytkowe do tej szczoteczki, do lokówki, do czegokolwiek. Pralka wyrzucona jest do osobnego pomieszczenia, więc w tej łazience nic więcej nie potrzebujemy. Oczywiście możemy sobie z tego punktu dorobić jakieś tam gniazdo w szafach na dole, czy tutaj nad geberitem, tu będzie geberit, czy tu. Tu będą jakieś szafki zapewne nad zabudową, więc można też dorobić przewód, żeby w tych szafkach mieć gniazdo na przyszłość, bo może na przykład tam będziemy chowali kiedyś szczoteczki. Teraz zobaczcie korytarz. W korytarzu, no wiadomo, musi znajdować się rozdzielnia elektryczna. Rozdzielnia czy rozdzielnica, zawsze mylę. Jedno określenie to jest na określenie pomieszczenia, a drugie określenie tej szafki. W korytarzu również powinno znajdować się gniazdo, ja to zawsze mówię takie gniazdo odkurzaczowe i tu u tego dewelopera mamy takie gniazdo. Nawet mamy internet. Więc bardzo fajnie jest to rozwiązane multimedialnie, ponieważ do każdego pomieszczenia mamy te gniazda internetowe. Do czego w przedpokoju będzie nam potrzebne gniazdo internetowe? Przejdźmy do rozdzielnicy. Ta po otwarciu wygląda w ten sposób. Podobno są to takie opisy robocze. No ja to robię też w inny sposób. Ale ważne, że są. To jest pierwsza rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę. Czy są opisane bezpieczniki? Jesteśmy w stanie beznapięciowym. Zobaczcie, rozłącznik główny najczęściej innego koloru albo po prostu się wyróżnia trochę od pozostałych. Jest to wyłącznik główny, tak? Czyli wyłącznik taki, który musi być. On rozłącza wszystkie prądy po wyłączeniu tego. Nie ma prawa być nigdzie żadnych prądów w tej instalacji elektrycznej. To jest, żeby wyłączyć na czas prac, żeby wyłączyć, jak chcemy wyjechać na miesiąc albo zostawić mieszkanie puste na pół roku, tak, bo jedziemy do Kambodży. Czy po prostu coś się dzieje, nie wiemy, który bezpiecznik jest od czego, w panice, nie jesteśmy w stanie znaleźć tego w opisie, wyłączamy główny hebel, nie ma nigdzie prądu. Pierwsza rzecz, która mi się już rzuca jako elektrykowi, mamy rozłącznik, mamy różnicówkę jednofazową, tak? Tu mamy różnicówkę, drugą różnicówkę jednofazową, czyli jest fajnie, bo jest na bogato, są dwie różnicówki. Zazwyczaj jest tak, że jest różnicówka, która zasila wszystkie obwody. Tu już mamy dwie, ale brakuje mi jeszcze jednej, trzeciej, bo tu musi być trzecia różnicówka. Dlaczego? To są różnicówki jednofazowe. Domyślnie po układzie zakładam, że ta różnicówka zabezpiecza te obwody, ta różnicówka zabezpiecza te obwody. A to jest obwód trójfazowy. Nie ma tu różnicówki trójfazowej. Dlaczego? Jest ryzyko porażenia prądem elektrycznym, tak? Różnicówka jest urządzeniem, które chroni człowieka przed porażeniem prądem elektrycznym. Bezpieczniki, wyłączniki nadprądowe, o tak. Ale no mówię bezpieczniki, bo wszyscy tak mówią. To nie jest film dla elektryków. To jest film dla laików. Bezpieczniki zabezpieczają instalację. Różnicówka chroni człowieka. Ten obwód nie jest chroniony przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku przebicia na obudowę urządzenia. Kolejna rzecz, którą tak się domyślałem, ale chciałem sprawdzić po odkręceniu obudowy, to te dwa obwody, które są tutaj, one są opisane jako oświetlenie i gniazda multimedialne. One w żaden sposób nie są zabezpieczone żadnym, ani tym wyłącznikiem różnicowo-prądowym. One są poza, czyli te dwa obwody też nie są chronione przed porażeniem prądem elektrycznym. Jest to obwód oświetlenia, w którym może wystąpić ryzyko porażenia przez obudowę. To jest obwód gniazda multimedialnego, czyli będzie tu podłączony modem, który raczej jest plastikowy, więc nie ma takiego ryzyka, ale znowuż norma sugeruje nam, że wszystkie obwody w instalacji elektrycznej powinny być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Jak się do tego odnieść?
Albo inaczej, dlaczego ten obwód nie jest zabezpieczony? Często spotykam się z taką praktyką. Podejście elektryków niektórych jest takie, że jeżeli różnicówka wyłączy gniazda, albo załóżmy, że na te wszystkie obwody będzie jedna wspólna różnicówka, oświetlenie jest poza tą różnicówką i będzie przypadek, kiedy mamy jakąś usterkę, różnicówka wyrzuca nam wszystkie gniazda, rozłącza, to mamy chociaż oświetlenie. Dlatego jest taka praktyka niektórych elektryków, czy dobra, czy zła, nie mi oceniać, oceńcie sami. Praktyka jest taka, że nie stosują na obwody oświetlenia zabezpieczenia różnicowego. No i tu znowuż powiem, ja robię to inaczej. Jeżeli chcę zostawić klientowi światło, gdy ma problem na gniazdach, to to stawiam jeszcze jedną różnicówkę. Czyli w tym zamyśle elektryka powinna być różnicówka zabezpieczająca te dwa obwody. To zabezpiecza to bardzo dobrze, prawidłowo. To zabezpiecza to. I brakuje nam kolejnej różnicówki trójfazowej. To jest, uważam, straszny błąd. To już mniejsze niedociągnięcie, ale no... Nie wiem, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Co sądzicie o takim rozwiązaniu, gdzie obwody oświetlenia są wyrzucone poza zabezpieczenie różnicowe? I jak to się ma do tego, że wszystkie obwody w instalacji elektrycznej powinny być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym? Przejdźmy do tematu oświetlenia. Co oznacza taki symbol? Możecie tego nie wiedzieć. Jest to układ schodowy. Na czym polega układ schodowy? Że wchodząc do mieszkania, tym łącznikiem zapalając lampę, która jest w tym miejscu. Nie ma chyba, a nie, jest droga w tamtym miejscu, czyli mamy dwie lampy na korytarzu. Czyli naciskając ten łącznik schodowy, włączają nam się te dwie lampy. I teraz zobaczcie. Wchodzimy do mieszkania, zapalamy sobie światło w przedpokoju, ściągamy buty, idziemy w płaszczu do kuchni, tu gdzieś jakiś blat, odstawiamy siatki. Po co się cofać tam? Wyłączamy światło tu i idziemy pracować dalej. Nie musimy się cofać w tamto miejsce. Albo wchodzimy do mieszkania i idziemy sobie do sypialni. Przed wejściem do sypialni to światło możemy zgasić kolejnym łącznikiem schodowym. Inny przykład w nocy. To jest sypialnia. Stajemy w nocy. No tu akurat łazienka jest blisko, ale załóżmy inny układ, łazienka byłaby tam. Tak? Włączamy sobie światło tu. Dochodzimy do łazienki, chcemy je zgasić. Możemy zgasić je tu. Im więcej takich łączników schodowych, tym to oświetlenie jest bardziej praktyczne. Fajnie jest przy takim długim korytarzu mieć łącznik tu i tu. No tu już po środku mógłby być zbędny, niepotrzebny. Ale tu, tu i tu na ten korytarz w zupełności wystarcza. Niczego jeszcze nie sprawdzałem, więc nie znam tej instalacji. Mamy kuchnię, więc jest to lampa w kuchni. Jesteśmy w salonie, jest to lampa w salonie. I teraz domyślnie, skoro... Nie wiem, czy to widać. Mamy tutaj czteroszybowy przewód, czyli mamy przewód brązowy i czarny. Podobnie w kuchni. Znaczy to, że będziemy mieli łącznik dwuklawiszowy. I odpowiada nam to temu zestawowi. Innego tutaj nie ma. Trzeba sprawdzać takie rzeczy, bo ktoś się może śmiać, ale zdarzył mi się odbiór, że było tu tyle klawiszy, a brakowało mi lampy. Się okazało, że ten przewód gdzieś tam w momencie tynkowania sufitu się podwinął, a jego nie było po prostu. Zakładamy, że jest to kuchnia, dwa klawisze z kuchni, dwa klawisze z salonu, no i zostaje nam ten magiczny schodowy. Mamy tutaj lampy zewnętrzne na elewacji, na jednym balkonie i na drugim i mamy zestawy tutaj. Nie sprawdzałem tego też jeszcze, ale no na pewno jeden z tych klawiszy to jest ta lampa, a drugi z klawiszy to jest też częsta praktyka deweloperów. Jest to włączenie lub wyłączenie gniazda, które znajduje się tam na dole na elewacji. Sprawdzamy każdy pokój, czy jest łącznik. Mamy dwa klawisze, to skoro mamy dwa klawisze, to zapewne tak, przewód jest czterożyłowy. Mamy klawisz przy wyjściu na balkon, bo to jest kolejny balkon. No i ten klawisz zapala nam lampę, która jest na zewnątrz na elewacji. Do łazienki mamy jeden klawisz. Skoro mamy jeden klawisz, w takim razie tu będzie inny przewód niż w salonie i kuchni. Trzyżyłowy, a nie czterożyłowy. Mamy kinkiet, tak zwane lustro. Lustro zapalane jest stąd, z łazienki przy zestawie łącznik gniazda. Wchodzimy do pomieszczenia pralni. Znowuż łącznik pojedynczy. Przewód pojedynczy, tak sobie nazwijmy, przewód trzyżyłowy. Zgadza się.
To jest schodówka od korytarza. I mamy sypialnię większą, mamy dwa klawisze, czyli przewód powinien być czteroszybowy. Sprawdzamy. Zgadza się. Po takiej ocenie możemy stwierdzić, wchodzimy na odbiór i stwierdzamy, czy jest ładnie, schludnie, czysto. Tak samo w ten sposób, naocznie, nie znając się na elektryce, ale takie podstawy możemy ogarnąć, bo poważnie, zdarzają się przypadki, kiedy jest lampa, nie ma łącznika, jest łącznik, nie ma lampy. Ubytki przy gniazdach. Najczęściej, no, trzeba przyznać, tak, że te ubytki powodują to elektrycy. Ubytki przy gniazdach i potem trzeba to ponownie szpachlować. Tutaj w kuchni mamy przykład takiego ubytku, który zrobił elektryk. Ktoś tutaj musiał pojechać gładzią. Czy to jest konieczne do odbioru? Tak, bo ktoś się może przyczepić do takiego na przykład ubytku jak tutaj. To akurat ja zrobiłem, bo chciałem zobaczyć skąd idą przewody i sobie po prostu pociągnąłem. To jest akurat moja sprawka. Tu leżą ślady mojej działalności. Są ubytki, którymi należy się przejmować. Są ubytki, które można olać, tak jak tutaj, na taki ubytek. Tutaj mamy tynk, a na tynk przyjdzie, w większości Was położy gładź, więc gładź tą nierówność nam zniweluje. No, jeżeli byłyby jakieś tam wielkie wyłupki, tak jak tutaj ja zrobiłem przy kablu, o, do tego bym się przyczepił, gdybym nie ja to zrobił, no to gdybyśmy widzieli taki ubytek, już jest podstawa tutaj do zwrócenia uwagi. W zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ocenę taką optyczną instalacji, którą sami możemy wykonać bez pomocy elektryka. Co jest rolą elektryka oprócz tego, co zrobiliśmy do tej pory, co mogliśmy zrobić sami we własnym zakresie? Jaka jest rola elektryka? Elektryk powinien przyjść i do takich wypustów podłączyć żarówki robocze. Jeżeli byłby stan napięciowy, włączamy, sprawdzamy, czy to działa. Sprawdzamy układ spodowy, czy jeżeli zapalę lampę w przedpokoju tu, a potem ją chcę wyłączyć tam, czy ona zgaśnie, a jak ją wyłączę tam, to potem czy ją będę mógł zapalić tu. Bo zdarzają się sytuacje, że jest to po prostu w pośpiechu źle podłączone. Nie wiem, czy oglądaliście mój poprzedni film, była taka sytuacja, że łączniki były źle podłączone i w łazience zapalałem światło w kuchni chyba, czy w salonie. Już nie pamiętam, był taki film. Ale to jest po prostu pośpiech, tak? Nie jest to jakaś tam poważna usterka, jest to zazwyczaj po prostu przełożenie kabelków w puszkach. Tak? No, chyba, że jest to coś spierdzielone większego, ale no, nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją. Tak więc oświetlenie sprawdzamy za pomocą żarówki, gniazda sprawdzamy za pomocą jakiegoś urządzenia. Możemy przyjść na przykład z ładowarką od telefonu, podłączyć ładowarkę do każdego gniazda i wiemy, czy to gniazdo działa. Co zrobi elektryk? Powinien zmierzyć rezystancję przewodów, zmierzyć ich ciągłość, zmierzyć czas zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych. To jest ważne. W ogóle czy są sprawne te różnicówki, te wyłączniki różnicowe w rozdzielni. No, są przypadki, też mam nieraz biorę znane firmy z hurtowni, z półki, montuję, a się okazuje, że ten wyłącznik po prostu nie działa, bo ma jakąś wadę fabryczną. Podsumujmy, co możemy zrobić we własnym zakresie bez potrzeby wynajmowania, bez potrzeby płacenia elektrykowi, a do czego przydałby się elektryk, no i co warto zrobić, bo jeżeli kupujesz mieszkanie za, nie wiem, pół bańki czy milion, no raczej robisz to raz w życiu. Po pierwsze, sprawdzamy, czy ilość tych łączników lamp się zgadza. Jeżeli mamy jakiś łącznik od korytarza, czy na tym korytarzu są te lampy, faktycznie czy one się znajdują, tak? Jeżeli mamy lampy w kuchni, czy jest miejsce, z którego można tę lampę z kuchni zapalić? Jeżeli mamy łączniki dwuklawiszowe, dwubiegunowe, dwuklawiszowe, czyli tak zwane świecznikowe, czy faktycznie pokrywa się to z przewodem, który wystaje z sufitu, czy jest on czterożyłowy, czyli czy ma żyłę brązową i czarną. Z reguły może być tam też żyła siwa, tak? Ale czy są cztery żyły, żółto-zielona, niebieska, brązowa i lub czarna i lub siwa, tak? Czyli wyłącznik dwuklawiszowy automatycznie mówi nam o czterech żyłach. Tam, gdzie są trzyżyłowe przewody z sufitu, czy te łączniki są pojedyncze, jednoklawiszowe, tak? Czy to się zgadza? Czy cały osprzęt jest? Czy są wszystkie gniazda założone, zamocowane do ściany? Czy nie ma pęknięć, niedoróbek? Jeżeli jest to mała szczelina, mały otwór, małe niedociągnięcie, to nie ma tematu. Jeżeli jest to duży jakiś wyłupek, tak, że brakuje tam placka ściany, no to należy to zgłosić, powinno być to poprawione.
Jeżeli budynek nie jest wyposażony w instalację gazową, sprawdzamy, czy jest przyłącze tak zwane siłowe do płyty grzewczej. Sprawdzamy rozdzielnice przede wszystkim. Opisy, czy są? Nieważne jakie, każdy robi inaczej, tak? Tu widzieliście, jakie są. Ważne, żeby były, żebyście wiedzieli, który wyłącznik za co odpowiada. Bo to jest ważne. Potem coś potrzebujecie, nie chcecie wyłączać całego mieszkania, chcecie tylko tam w kibelku jakieś jedno gniazdko wyłączyć. Nie wiecie gdzie, tak? Opis jest ważny. Jeżeli złapaliście coś więcej z tego filmu, to sprawdźcie, czy liczba różnicówek się zgadza. Jeżeli jest jedna na całą rozdzielnicę, no taka bieda edition. Tu jest fajnie, bo są dwie, ale dwa obwody są niezabezpieczone i brakuje zabezpieczenia na obwód trójfazowy, no to już jest rzecz do zgłoszenia. No i czy to wszystko działa, tak? Jeżeli weźmiemy sobie jakąś żarówkę, umiemy podłączyć żarówkę, tak? No to można sobie popodłączać tą żarówkę do każdej lampy i sprawdzić, czy ta lampa nam się po naciśnięciu łącznika zaświeci i wziąć ładowarkę od telefonu na przykład i przejść, posprawdzać wszystkie gniazda. To w przypadku, kiedy już mamy licznik, bo najczęściej nie mamy jeszcze licznika, jesteśmy w stanie beznapięciowym, więc tego nie sprawdzimy. Druga wersja, gdzie potrzebujemy elektryka, który wykona nam kompletne pomiary. Przychodzi, sprawdza ciągłość, rezystancję. Najlepiej, żeby dwa razy nie płacić, zrobić te pomiary, kiedy będzie już licznik. Wtedy robimy jednocześnie pomiary, takie te okresowe, pięcioletnie. Pamiętajcie, że pomiary, raczej każdy deweloper powie wam, że pomiary ochronnej instalacji elektrycznej należy wykonać we własnym zakresie. Jeżeli chcecie film o pomiarach, jak wykonuje się pomiary, to zrobić jako następny odcinek. Co jeszcze, czego nie powiedziałem? Może koledzy elektrycy, którzy na pewno oglądacie ten film, to piszcie w komentarzach, o czym nie powiedziałem, albo gdzie się pomyliłem, może coś źle mówię. Może spotkaliście inne błędy, których ja tutaj akurat nie widzę, albo może coś zauważyliście w tym mieszkaniu, czego ja nie zauważyłem i o czym nie powiedziałem. Piszcie w komentarzach. Pierwszy raz, zobaczcie, nagrywam taki film, że robię obraz i mówię. Z reguły staram się być przygotowany do filmów i najpierw nagrywam, a potem dogrywam głos lektora. To jest mój taki pierwszy film, gdzie występuję, więc mogłem jakiegoś paprocha puścić. Obserwujcie, klikajcie subskrypcję. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Cześć! A jakbyście chcieli taką usługę, że na przykład tam przyjechać, sprawdzić, to numer jest w logo, możecie dzwonić, nie?